Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem audycji Czy masz świadomość jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Co tam w trawie piszczy na Tajwanie? No, Tajwan przygląda się temu, co się dzieje w Hongkongu i znajduje potwierdzenie swych najgorszych obaw, a mianowicie tego, że nie ma za bardzo sensu wchodzić w związek z Chinami, bo Chiny ten związek skonsumują, pożerą i niewiele zostanie. Więc Tajwan patrzy, co Chiny zrobiły z Hongkongiem, no i widzi, że to trzymanie się na dystans wobec Chin miało sens. A jaka jest historia Tajwanu? Jakbyś mógł przybliżyć, jak to wygląda dla osób, które no, nie do końca śledzą tą część naszej mapy świata? To będzie dłuższa wypowiedź, ale postaram się być zwięzły. Tajwan jest jedną z wielu wysp okalających Chiny, z tą różnicą, że akurat z tych wysp, które Chińczycy w mniejszym lub większym stopniu skolonizowali, jest największą wyspą. Tam sobie mieszkały różne plemiona aborygenów. Jego historia polityczna w zasadzie zaczyna się w XVI wieku, jak został odkryty przez Europejczyków. Dawna nazwa, teraz już wyparta przez nazwę Tajwan, ale dawna europejska nazwa Formosa właśnie stąd się brała, dlatego że to portugalski kapitan holenderskiego statku miał dopłynąć i wykrzyknąć Illa Formosa, czyli o jaka piękna wyspa. To zawsze, jak ilekroć to słyszę albo opowiadam, to zawsze mam z tyłu głowy, jakby się ten Tajwan nazywał, gdyby tym kapitanem był Polak. No, natomiast więc w XVI wieku rządzili Holendrzy, nie całą wyspą, tylko kawałkiem. Potem ich przegnał taki pirat, który się później okazał w historiografii patriotą, czyli Kosinga. On rządził przez 21 lat konkretnie Kosinga, 1662-1683. Potem z kolei Kosingę pokonali Mandżurowie, no i mandżurska dynastia Qin, no i ona tam ustanowiła swoją kolonię de facto. Ten Tajwan był taką Syberią Chin, to znaczy tam niewiele się działo, natomiast zsyłano tam różnych przestępców, no i właściwie przez całe te dwa wieki rządów Mandżurów, czyli dynastii Qin, no to Tajwan był taką ciężką właśnie prowincją, Syberią Chin. Tam było dużo buntów, które oczywiście tłumiono. No i to się skończyło, jak w 1895 roku wyspę zdobyli Japończycy, którzy przekształcili ją też w kolonię, z tym, że tym się różnili od Chińczyków, że w przeciwieństwie do Chińczyków oni tą kolonią rządzili sprawnie. To znaczy zrobili z tej kolonii naprawdę obszar bardzo gospodarczo zamożny. I to jest o tyle ciekawe, że Tajwańczycy nie byli traktowani jako równi Japończykom. Natomiast jakby system, który stworzyli Japończycy, ci Tajwańczycy się dobrze w tym systemie odnajdywali, byli takimi na drugim miejscu, byli dość zamożni. Także jakby panowanie japońskie, które w Chinach jest uznawane za coś absolutnie okropnego, to jest mniej więcej tak jak u nas okupacja hitlerowska. No tak na Tajwanie bynajmniej takie nie jest. Na Tajwanie to myślę, że okupacja japońska to można ją przyrównać do powiedzmy, czy nie wiem, powiedzmy kolonizacji pruskiej w Wielkopolsce czy na Śląsku. Oczywiście tam narodowościowo to nie było zbyt miło, natomiast gospodarczo rozwinęła, więc było to jakoś tam akceptowalne. Po II wojnie światowej Japonia traci Tajwan na rzecz Chin. No i Chiny zaczynają tam robić własną kolonizację i od tego momentu mamy kolejną. Mamy taki ciekawy wątek, że na Tajwanie, bo na Tajwan oczywiście zawsze była jakaś tam migracja z Chin, natomiast te fale migracji były różne. No i wtedy po II wojnie światowej się taki podział na dwie części, a mianowicie na tych Chińczyków, którzy tam byli wcześniej i tych, którzy przybyli po II wojnie światowej.
No i to oczywiście był konflikt, on doprowadził do takiego krótkiego powstania niemalże przeciwko władzy Chiang Kai-sheka w 1947 roku, 28 lutego, które zostało bardzo krwawo stłumione i te rządy Kuomintangu, czyli Chiang Kai-sheka na Tajwanie nie cieszyły się popularnością. No a Chiang Kai-shek też się tym Tajwanem za bardzo nie interesował, no więc znowu to powróciło do swojej roli Syberii, tak, chińskiej. No, generalnie nie było to ważne, no może jeszcze z tym wyjątkiem, że grabiono strasznie ten Tajwan, bo on nie został zniszczony w trakcie II wojny światowej, więc, a Chiny zostały, więc trzeba było wyrównać, więc z tego Tajwanu tam niczym Rosjanie z ziem odzyskanych naszych, czy z Niemiec, czy z innych obszarów, które zdobyli w trakcie II wojny światowej, no to tu podobnie po prostu zabierano, co się dało i na kontynent. No ale po chwili nastąpił ruch odwrotny, dlatego że Kuomintang przegrał wojnę domową z komunistami, no i musiał gdzieś uciekać, no to uciekł na Tajwan, którego nie lubił. No i na tym Tajwanie powstał, czy utrzymał się rząd Kuomintangu, Chiang Kai-sheka, którego komuniści nie byli w stanie zdobyć. Za chwilę mamy już zimną wojnę. Początkowo Amerykanie byli niezbyt zainteresowani, ale jak tylko wybuchła wojna w Korei, to się zorientowali, że Tajwan jest niezatapialnym lotniskowcem, no i wpompowali ogromne pieniądze w rząd Chiang Kai-sheka, którego też nie lubili jakoś szczególnie, bo mu pamiętali tą porażkę w wojnie domowej, no ale ponieważ byli komuniści na kontynencie, no to trzeba było jakoś się bronić i w efekcie Tajwan otrzymał ogromną pomoc amerykańską, plus Chiang Kai-shek zaczął rządzić dobrze, bo on wcześniej tak sobie rządził w Chinach, natomiast na Tajwanie jak już nie miał dokąd uciec, jakby wiedział, że to już koniec, jakby już dalej to już tylko do Stanów by chyba można było uciekać, no, to już nie był chiński świat. To jest o tyle ważne, to na przykład w przypadku Izraela się to tą cechę daje, że jak ludzie nie mają, czy rządzący nie mają dokąd uciec, jakby no muszą się sprawdzić. No bo już nigdzie indziej nie da się, nie? Jakby nie mają opcji odwrotu, no to wtedy rządzą w miarę sprawniej. Tak właśnie było z Chiang Kai-shekiem, który dość dobrze rządził tym Tajwanem, którego on sam nie lubił, żeby był śmiesznie. Całe życie marzył, żeby wrócić na kontynent, odbić kontynent z rąk chińskich, komunistów chińskich, no ale mu się nie udało. No i ten Tajwan przekształcono za pomocą zarówno dobrych rządów Chiang Kai-sheka, jak i przede wszystkim pomocy amerykańskiej. Przekształcono w tak zwanego tygrysa azjatyckiego, jednego z pierwszych obok Japonii. Później doszła Korea Południowa. No i Tajwan zachwycił świat, dlatego że osiągnął niesamowity wzrost gospodarczy. No i stał się państwem tak naprawdę wysoko uprzemysłowionym. To jest państwo bogate, państwo zamożne, państwo bardzo dobrze rządzone też dzisiaj. Natomiast Chiang Kai-shek zmarł w 76, potem jeszcze rządził jego syn. Jego syn zmarł, Chiang Ching-kuo, w 88, a potem zaczyna się powolna demokratyzacja Tajwanu. I to jest ciekawe, dlatego że z czasem zaczęto tam wprowadzać demokrację i to jest nawiasem mówiąc bardzo ciekawy przykład, dlatego że mamy taką tendencję, żeby myśleć, żeby Daleki Wschód czy wężej Azja Wschodnia, no to takie obszary jakby ontologicznie niedemokratyczne, że tam żadnej demokracji się nie da wprowadzić, a jeśli już, to tylko jakąś taką naskórkową. Otóż na Tajwanie właśnie Tajwan przeczy temu stereotypowi, dlatego że na Tajwanie naprawdę wprowadzono demokrację i to jest całkiem dobrze działająca demokracja. Odbywają się regularne wybory, mamy wolne media, władcy się wymieniają, nawet czasami w więzieniu lądują po stracie rządów za przewały finansowe, także no naprawdę osiągnęli tutaj dość wysoki poziom. To lepiej niż w Europie, gdzie rzadko lądują w więzieniu za przewały finansowe. Tak, no w Europie to tam we Francji, nie? Sami, ale to i tak niekoniecznie z Chirakiem, tak? Więc, no a tutaj posadzono byłego prezydenta Chen Shui-biena i także pod względem jakby wartości demokracji, jeżeli tak możemy mówić, bo to jest ryzykowne, bo to później od razu nam się różne klisze włączają, jak tak mówimy, co jest bardziej lub mniej demokratyczne, ale nawet biorąc to w nawias, to naprawdę Tajwan jest tutaj państwem o bardzo żywej, dobrze działającej demokracji, a w warunkach azjatyckich to jest, bym powiedział, że w ogóle najbardziej demokratyczne państwo na całym kontynencie azjatyckim, więc to pod tym względem to jest naprawdę taki ogromny
optymizm, no, że można takie coś zbudować i że to działa. Natomiast to jest to, to, to jeśli chodzi o, o wewnętrzną sytuację w kraju. Tam, nawiasem mówiąc, jeszcze jeden wątek, zanim przejdę do międzynarodowych, bo one są jakby istotniejsze chyba w przypadku Tajwanu. Natomiast wewnętrznie na Tajwanie jest podział taki, że ten dawny podział na tych, którzy byli tam na miejscu i tych, którzy przybyli, z czasem zamienił się w podział na dwa plemiona, bym powiedział wręcz. Też oczywiście przez dwie partie symbolizowane. No, pierwszym jest Kuomintang, czyli Chińska Partia Narodowa. I Kuomintang to są zwolennicy tego, że Tajwan jest częścią Chin i że kiedyś wrócą na kontynent i że w sumie to trzeba by przegnać tych komunistów z kontynentu i że oni są jedynym legalnym rządem Republiki Chińskiej. No i to jest Kuomintang, no i to jest mniej więcej połowa społeczeństwa. Druga połowa z kolei to jest Demokratyczna Partia Postępu i to jest partia ludzi, którzy raczej są związani z tymi, którzy byli na Tajwanie wcześniej, no teraz oczywiście ich potomkami, natomiast DPP to jest partia właśnie tych, którzy uważają, że Tajwan nie tyle jest częścią Chin, ile jest czymś unikatowym. To znaczy, że oni nie tyle są Chińczykami, ile Tajwańczykami i jako Tajwan powinien być formalnie niepodległy. No i to jest jakby podział, linia podziału na Tajwanie. No i raz wygrywają ci, raz ci. Obecnie są u władzy DPP, czyli ci, którzy uważają, że Tajwan powinien być, że Tajwan jest Tajwanem, a nie częścią Chin. To oczywiście są różne wersje tego stanowiska, jedne są bardziej radykalne, drugie mniej, natomiast że jest czymś różnym od Chin. No i teraz to jest o tyle ważne, że jak Chiang Kai-shek uciekał na ten Tajwan w 1949 roku, to z pomocą amerykańską uznanie Chin, jego rząd był wciąż uznawany za rząd Chin całych. I to trwało do lat 70., kiedy Nixon się porozumiał z Mao Tse-tungiem i wówczas przeniósł uznanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z Tajwanu na Chiny ludowe. No i od tego momentu mamy tak zwaną politykę jednych Chin, to znaczy można uznawać albo Chińską Republikę Ludową, czyli Chiny komunistyczne ludowe, albo Republikę Chińską na Tajwanie, zarząd całych Chin, to znaczy Chin obejmujących Tajwan. I teraz to jest ciekawe, dlatego że to jest taki bardzo wewnętrzny chiński spór. To znaczy zarówno komuniści chińscy, czyli zarówno Komunistyczna Partia Chin, jak i Kuomintang uważają, że są jedne Chiny i że Tajwan jest częścią Chin, ale różnią się tym, że komuniści chińscy uważają, że oni są rządem obejmującym całość, czyli zarówno kontynent, jak i Tajwan. Natomiast rząd Kuomintangu też uważa, że obejmuje całość, a mianowicie i Tajwan, i Chiny. No i tylko, że to są deklaracje. No a realnie oczywiście komuniści chińscy kontrolują kontynent, ale nie Tajwan. Natomiast Kuomintang kontroluje Tajwan, ale nie kontynent. No i natomiast na mapach, na przykład w Chinach, Tajwan jest nieodłącznie częścią Chin, pokazywany jako część Chin. To jest w ogóle bardzo zabawne. Jak mieszkałem w Chinach, to nawet pogoda była pokazywana jako prowincja Tajwan. Statystyka była pokazywana, jakby wyniki statystyczne rozwoju gospodarczego prowincji Tajwan. Jest taka sławna anegdota, jak to w latach 70. Brzeziński rozmawiał z Deng Xiaopingiem, to wtedy w 79. formalnie przeniesiono uznanie dyplomatyczne, ambasadę otwarto amerykańską w Pekinie, a chińską w Waszyngtonie. No i właśnie Brzeziński ponoć pytał Denga, czy będą jakieś protesty z tego powodu w Chinach, co było oczywiście dość zabawnym pytaniem, bo jakże protesty w państwie komunistycznym. Natomiast Deng mu odpowiedział, że tak, będą protesty, podejrzewam, że będą protesty w prowincji Tajwan. No, więc to jest oczywiście bardzo chińskie, bo w tym chińskim rozumieniu polityki czy stosunków międzynarodowych to się do konfucjanizmu można odwołać, a mianowicie do tego, żeby odpowiednie nazwy były. Więc ten element taki tytularny, taki tej celebry jest bardzo ważny.
No więc tytularnie, jakby z punktu widzenia Chin, to bardzo ważne jest to, że właśnie są jedne Chiny i że ten Tajwan jest częścią tych Chin. I to ciekawie wygląda na przykład w kwestii sporów o wyspy na Morzu Południochińskim. To znaczy stanowisko Chin i Tajwanu jest dość podobne. To znaczy, że wszystkie te wyspy są chińskie. Natomiast oczywiście część tam kontroluje Tajwan, część kontroluje Chiny, część kontroluje Wietnam, część kontroluje Malezja i tak dalej, część Filipiny. Także, ale bardzo ważne jest właśnie to, że chociaż Chiny nie kontrolują Tajwanu, to uważają go za swoją część i koniec. Natomiast Tajwan, Kuomintang na Tajwanie z kolei uważa, że on w sumie no nie kontroluje kontynentu chińskiego, ale to w sumie powinien, tak? No bo jest jedynym legalnym rządem. I tu jest ta linia podziału, że w przypadku Komunistyczna Partia Chin i Kuomintang, czyli ci, którzy walczyli w wojnie domowej w Chinach w 1946 do 1949, którą to wojnę wygrali komuniści, oni się w zasadzie zgadzają z tym, że są jedne Chiny z Tajwanem, no tylko nie zgadzają się, kto z nich powinien nim rządzić. Natomiast DPP, czyli ta druga partia na Tajwanie, oni z kolei uważają, że Tajwan nie jest częścią Chin i że Tajwan jest bytem niezależnym, jest po prostu Tajwanem. I to jest bardzo wyraźna linia podziału. I teraz tak, no jakby Kuomintang przez lata rządów na Tajwanie, wciąż szczególnie Chiang Kai-shek, ale jego syn już mniej, a późniejsi to już całkiem mniej, no ale jeszcze Chiang Kai-shek bardzo marzył, żeby wrócić na kontynent. No ale z czasem okazało się, że to nie da się, że to jest jakby oczywiste, że raczej jeśli już to odwrotnie będzie, to znaczy, że Chiny ten Tajwan zajmą. No i w tym momencie z czasem oczywiście te pretensje Tajwańczyków do tego, żeby kontrolować całe Chiny, no trochę przygasły, no już teraz tak nie mówią, natomiast dalej podkreślają jakąś pewną wspólnotę z kontynentem. Natomiast DPP podkreśla, że nie ma mowy, w ogóle jesteśmy niezależni i koniec. No i to powoduje, że jak rządzą ludzie z DPP, no to Chiny są dużo bardziej, no są dużo gorsze te stosunki w cieśninie tajwańskiej, bo oni jeszcze to tak oczywiście nazywają, dlatego że Tajwan to by domagał się, żeby to były stosunki międzynarodowe, a z kolei Pekin domaga się, żeby to były stosunki krajowe, no bo w końcu to prowincja. No i to jest przeciekawy wątek dyplomatyczny, dlatego że od czasu tej wolty w latach 70. Amerykanów, no w ONZ-cie coraz więcej państw przenosiło uznanie z Tajwanu na Chiny, bo początkowo tam w 40. i 50. to Tajwan miał jeszcze większość, no ale z czasem ją tracił, a tym przełomem były właśnie lata 70. Szczególnie zabawnie to wyglądało w przypadku państw afrykańskich, bo one czasami to kilka razy w roku przenosiły uznanie. Przyjeżdżała delegacja chińska z workami pieniędzmi, czy z walizkami pieniędzmi, to przenosili uznanie na Chiny, ale potem przyjeżdżała druga delegacja tajwańska i oni z powrotem. Tak, to Republika Środkowoafrykańska, jeżeli mnie pamięć nie myli, trzy razy w ciągu roku zmieniła. Więc no, ale trend jest jednak wyraźny na świecie, że no coraz więcej państw uznaje Tajwan za część Chin. Obecnie nie pamiętam dokładnie, ale w okolicach 14 państw jest i to są takie potęgi jak wyspy Salomona, Nikaragua, no i tego typu podobne państwa. Jedynym ważnym państwem na świecie, które uznaje Tajwan, a nie Chiny, jest Watykan. No i to oczywiście dlatego, że się wciąż nie porozumiał z Chinami komunistycznymi. Natomiast i Polska oczywiście też uznaje Chińską Republikę Ludową i Tajwan za część Chin. Natomiast w praktyce dyplomatycznej stworzyła się taka sytuacja, która jest też dość zabawna, a mianowicie Tajwan ma przedstawicielstwa dyplomatyczne, które formalnie nie są przedstawicielstwami dyplomatycznymi. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To się nazywa Biuro Taipei i w każdym kraju jest takie biuro i tak naprawdę to jest ambasada we wszystkim, tylko nie w nazwie. To znaczy to po prostu jest, i to jeszcze charakterystyczne, że to się nazywa Taipei, czyli od stolicy Tajwanu, a nie od a nie nazwy Tajwan, tylko od miasta. No i oni mają, tak jak inni dyplomaci, tylko nie są formalnie dyplomatami, nie jest to formalnie ambasada, no bo Chiny bardzo wyraźnie właśnie domagają się tego, żeby to uznawać formalnie za część Chin, natomiast no nie przeszkadza im, przynajmniej nie na razie,
kontakty gospodarcze z Tajwanem, no a każdy chce mieć kontakty gospodarcze z Tajwanem, bo to bogata wyspa. W efekcie mamy bardzo ciekawą, pokomplikowaną sytuację, która jeszcze jest o tyle ciekawa, że jakby z punktu widzenia formalnego Tajwan spełnia wszystkie z wyjątkiem jednego cechy konieczne do tego, żeby zostać uznanym za państwo. To znaczy ma rząd, który jest wybrany, który jest legalny, który ma swoje instytucje. Jeszcze te instytucje działają sprawnie, to jeszcze dodatkowo jest w stanie kontrolować całość terytorium kraju, jest legalny wewnętrznie, natomiast nie ma uznania międzynarodowego. A to jest jeden z warunków koniecznych. No i w tym momencie mamy sytuację dziwną, dlatego że no formalnie Tajwan nie jest państwem. To znaczy no minus te około 15 krajów, które go uznają za państwo, natomiast reszta nie uznaje go za państwo, chociaż on ma wszystkie atrybuty państwa, dodatkowo jest bardzo bogaty i jeszcze dodatkowo jest demokracją. No więc sytuacja jest unikatowa, no i ta unikatowa sytuacja oczywiście już trwa od dobrych kilku dekad, więc się jakby wszyscy przyzwyczaili. Natomiast na to, i pewnie by tak sobie to trwało dalej, dlatego że no to, że Tajwańczycy są bogaci, to powoduje, że nie mają żadnych problemów, żeby podróżować po świecie. Jakby nawet jeśli muszą gdzieś mieć wizy, to dostają je od ręki, bo jakby wszyscy rozumieją, że to jest po prostu bogate społeczeństwo. W efekcie każdy ich chce, dlatego że to są bardzo, bardzo atrakcyjni inwestorzy. No i w tym momencie ta sytuacja pewnie by trwała sobie jeszcze dłużej, natomiast Chiny kontynentalne, czyli Chiny ludowe, no konsekwentnie chcą jednak ten Tajwan przyłączyć. No i w latach 80. jeszcze przed tym pomysłem na Hongkong wymyślono, czy ten Deng Xiaoping wymyślił, czy firmował tak zwaną koncepcję jeden kraj, dwa systemy. Ta koncepcja polegała na tym, że mamy jedne Chiny, natomiast w obrębie tych Chin będziemy mieli państwo komunistyczne na kontynencie i kapitalistyczne na Tajwanie. No i Tajwańczycy powiedzieli, nie ma mowy w ogóle, nie, nie ma głupich. No i odrzucili ten pomysł, no i później Chińczycy ten pomysł zastosowali wobec Hongkongu. Z tym, że z tą różnicą, że Hongkong nie miał nic do powiedzenia, bo Hongkong po prostu Brytyjczycy go przekazali Chinom i tyle. Natomiast Chińczycy zastosowali to wobec Hongkongu, no i rzeczywiście miało być przez 50 lat autonomia, poszanowanie praw i tak dalej. No ale po drodze tak wyszło jak wyszło, dlatego że no tam trochę w tych umowach Chińczycy przecinki pozmieniali, no i nagle okazało się, że ta autonomia, to może jednak w cudzysłowie, no może nie do końca, no że ci zbyt dosłownie zrozumieli pewne wyrażenia, no i w efekcie de facto teraz po 23 latach Chińczycy tą autonomię Hongkongowi anulowali, no i dlatego Tajwan widzi, co się dzieje, widzi, że ten Hongkong po prostu, że mu coś obiecano i tego nie dotrzymano, co tylko utwierdza w Tajwańczyków w przekonaniu, że mieli rację. No dobrze, a jak tutaj w tym kotle mieszają Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone no, w latach 70. de facto wystawiły do wiatru ten Tajwan, zostawiły go na lodzie, o może to jest lepsze porównanie, dlatego że, no, że wcześniej wspierały Chiang Kai-sheka i obiecywały mu pomoc w odbiciu kontynentu, a potem się dogadały z Mao i w efekcie Chiang Kai-shek został na lodzie, jego następcy. W 79 roku Jak ten proces normalizacji relacji dyplomatycznych z Chinami ludowymi dobiegł, zakończył się, amerykański, to na osłodę Tajwańczykom zostawiono jedną ustawę w kongresie, która jakby pozwala na sprzedaż najnowocześniejszej broni na Tajwan oraz gwarantuje Tajwanowi wsparcie amerykańskie w razie agresji. No i w tym momencie to jest jakby takie zabezpieczenie dla Tajwanu. I teraz tak, Tajwan jest bardzo ważny z punktu widzenia strategicznego dla Amerykanów, bo jest niezatapialnym lotniskowcem. Jeżeli spojrzymy na mapę Azji Wschodniej czy na mapę Chin, no to zobaczymy, że militarnie Chiny są okrążone przez obszary, na których stacjonują Amerykanie. No więc czy to Korea, czy Japonia, czy przede wszystkim Tajwan, na niżej Filipiny. No i teraz Tajwan jest kluczem, dlatego że jeżeli by wyjąć Tajwan z tej układanki,
no to Chińczycy mają pełne wyjście na Pacyfik. Natomiast w momencie, kiedy nie kontrolują Tajwanu, no to w tym momencie Amerykanie ich może nie otaczają całkiem, ale jednak jakieś takie ładne, ładnie ich tu tak zamykają i blokują militarnie. No więc z tego punktu widzenia oczywiście Tajwan jest bardzo ważny dla Amerykanów strategicznie, natomiast dodatkowo jest jeszcze bardzo ważny gospodarczo, dlatego że oczywiście wyspa jest gospodarczo bardzo silnie związana ze Stanami Zjednoczonymi. To jest dość istotny partner handlowy dla Amerykanów. No i w tym momencie jakby Amerykanie są dalej gwarantem bezpieczeństwa Tajwanu. Z tym, że no jakby trzeba mieć świadomość tego, że to jest jakby sytuacja Tajwańczyków jest nie do pozazdroszczenia, dlatego że Tajwańczycy to też są w pewnym sensie Chińczycy, tak? To jest oczywiście skomplikowane, na ile są Chińczykami, natomiast oni oczywiście mają pełną świadomość, wobec kogo, z kim graniczą. No i efekt tego jest taki, że Tajwańczycy się sami zbroją. Natomiast i mają bardzo dobrą armię w ogóle, jak na Azję, to jest jedna z lepszych armii. No i prawdopodobnie w wypadku inwazji chińskiej Tajwan mógłby wytrzymać no nawet do tygodnia, co zważywszy na dysproporcje sił jest w ogóle niesamowitym osiągnięciem. Zresztą nie było inwazji z udziałem amfibii w tym obszarze świata od czasów Incheon, czyli lądowania w wojnie koreańskiej. No więc jakby Tajwan pod tym względem jest w uprzywilejowanej sytuacji, no bo ma lepszą pozycję wyjściową do obrony. Natomiast no, gdyby doszło do wojny, no to w tym momencie to jest kilka dni do tygodnia i Tajwan zostaje podbity, więc w tym momencie głównym gwarantem bezpieczeństwa Tajwanu są dalej Amerykanie. Dlatego no, w tym momencie jakby podstawowe pytanie na Tajwanie jest, czy nie zdradzą. Nie? Czy jeżeli by Chiny zaatakowały Tajwan, no to czy Amerykanie będą umierać za Tajpej, bo to nie jest wcale takie pewne, więc to jest jakby najważniejszy wątek. Amerykanie oczywiście sprzedają broń Tajwanowi, który jako kraj bogaty może ją kupować, stać go na najnowocześniejszą broń amerykańską, co każdorazowo wyjątkowo irytuje Pekin, dlatego że no Pekin uważa, że każde kontakty z Tajwanem to jest ingerencja w sprawy wewnętrzne Chin. Od 2005 roku mamy tak zwaną ustawę antysecesyjną w Chinach, która mówi, że jeżeli Tajwan ogłosi niepodległość, to Chiny będą mogły go najechać. Niedawno zresztą zmieniono też wykładnię w Chinach, która mówiła, że do tej pory, że ma być zjednoczenie pokojowe, no to teraz wykreślono ten tutaj taki mało elastyczny przymiotnik pokojowy. W efekcie już jest tylko zjednoczenie. Chiny otwarcie deklarują, no bo jakby w całym tym projekcie Xi Jinpinga, obecnego cesarza, tak, czy w cudzysłowie cesarza, obecnego przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin, który ma najwięcej władzy od czasów Mao, w całym tym projekcie odbudowy wielkości Chin nie będzie tego projektu, jeśli nie zostanie odbudowany, jeżeli nie zostanie przyłączony Tajwan. Jakby bez Tajwanu nie będzie wielkich Chin i wszyscy to rozumieją, bo zarówno rozumieją to w Pekinie, jak i w Tajpej, jak i w Waszyngtonie, no jak i w Hongkongu, czy w innych miejscach. No w efekcie jakby celem jest osiągnięcie tego do 2049 roku, dlatego że wtedy będzie 100 lat od zwycięstwa komunistów w wojnie domowej w Chinach, więc to była taka piękna klamra. No i to jest niezmiennie cel deklarowany. Natomiast Chiny oczywiście wolałyby ten cel osiągnąć pokojowo. I przez lata robiły dużo, żeby to osiągnąć pokojowo. No natomiast jak się pokojowo nie uda, no to może być wojna. A co na tą sytuację mówią sąsiedzi, jak Tajwanu? No sąsiedzi się w pewnym sensie podporządkowali tej polityce chińskiej polegającej na tym, że formalnie nie ma stosunków między tymi sąsiadami a Tajwanem, ale realnie robią świetne interesy z nimi gospodarczo. No Tajwan jest bardzo silnie związany gospodarczo z Japonią na przykład. Te związki są dalej bardzo, bardzo wyraźne. No dalej zresztą na Tajwanie jest dużo słabszy ten antyjaponizm niż na kontynencie, więc tu jest to jest wyraźnie. Podobnie z Koreą Południową. Jest bardzo dużo inwestycji południowo-koreańskich. Z takiej innej strony biedniejszej, to jest dużo gazarbajterów filipińskich,
bo to jest, to z kolei Filipińczycy pracują jako właśnie gazarbajterzy na Tajwanie, ale zasadniczo wszyscy sąsiedzi się podporządkowują tej polityce jednych Chin, to znaczy formalnie mają te biura Tajpej, a realnie robią interesy gospodarczo. Natomiast no, Tajwan nie jest również w organizacjach międzynarodowych. Jeśli jest, to jest podpisane jako Tajpej Chiny. No, ostatnio była kwestia, żeby przywrócić do jednej z agend ONZ-owskich po tym, jak Tajwan bardzo, bardzo dobrze sobie poradził z koronawirusem. No, ale oczywiście Chińczycy to blokują, dlatego że jakby cel dyplomatyczny Pekinu polega na tym, żeby maksymalnie osłabić Tajwan, żeby jego w ogóle nigdzie nie było w żadnych instytucjach międzynarodowych, żeby najpierw żadne państwo go nie uznawało, no, żeby go tak stopniowo, kawałek po kawałku ubezwłasnowolniać i uczynić nielegalnym, tak? Jeszcze bardziej nielegalnym. Natomiast no, oczywiście cel Tajwanu jest dokładnie odwrotny, to znaczy, żeby maksymalnie dużo mieć uznania międzynarodowego. No i oczywiście w tej walce Dawida z Goliatem, bo Tajwan jest tutaj zdecydowanie Dawidem, no to Tajwan przegrywa, no bo przynajmniej na razie, dlatego że te Chiny osiągają swój swoje cele. Natomiast ważne jest tutaj to, że właśnie Chiny chcą pokojowo, chciały, bo teraz to już jakoś mniej, natomiast przez lata jakby celem było to, żeby tak ten Tajwan tak jakby przyłączyć czy połączyć więzami gospodarczymi, to szczególnie prowincja Fujian jest tu ważna w Chinach, czy Zhejiang, czy Jiangsu, to są takie prowincje, które są silnie związane z Tajwanem. I chodziło o to, żeby wymiana handlowa z Chinami była na tyle istotną częścią PKB tajwańskiego, żeby no, w razie czego mieć jakby źródło nacisku na Tajpej. No bo dla Chin te kilka procent wymiany handlowej z Tajwanem dla chińskiego PKB to nie jest jakaś wielka sprawa, a ostatecznie jest to dyktatura, więc zawsze można ludzi uciszyć. Natomiast dla Tajwanu to tam jest obecnie 25 czy pod 30%, nie pamiętam teraz dokładnie, no to już są spore liczby, więc w tym momencie jakby to jeszcze bardziej urosło, no to wtedy Chiny mają na Tajwan haka. No i taka była idea. Natomiast no, ten Tajwan się wciąż trzyma, to znaczy wciąż się nie daje Chinom i to oczywiście irytuje Chińczyków. To mamy od 2016 roku, irytacja chińska jest wyraźna. Od 2016 roku mamy panią prezydent, to w ogóle jest bardzo ciekawa postać, Tsai Ing-wen, która jest z tej partii DPP, czyli z tej partii niepodległościowej. Wcześniej jej poprzednik Ma był z kolei z Kuomintangu i on robił wszystko, żeby zjednoczyć Chiny z Tajwanem, no ale teraz się odwróciła karta, no i od 2016 roku rządzi Tsai. Chińczycy jej zresztą pomogli teraz w styczniu zwyciężyć ponownie w wyborach, bo tej dławienie Hongkongu wyraźnie jej pomogło w zwycięstwie wyborczym. No ale oczywiście Chiny mają nadzieję, że za kolejne 4 lata wygra Kuomintang i da się z powrotem przywrócić tą dynamikę stopniowego, krok za krokiem pokojowego scalania Tajwanu z Chinami. No ale jeśli się nie da, no to w tym momencie, zważywszy na dzisiejszą asertywność Chin, opcja militarna nie jest wykluczona. No właśnie, a dlaczego twoim zdaniem Chiny stają się tutaj w tej relacji coraz bardziej nerwowe i rezygnują coraz wyraźniej z tych pokojowych podchodów na rzecz rozwiązań bardziej z użyciem siły? Czy na razie jeszcze z groźbą użycia siły, tak? Natomiast oczywiście idzie w tą stronę. Moim zdaniem to dlatego, że no, bo to jest tak, mamy taką tendencję do patrzenia na Chiny i takiego jakby przekonania, że na pewno wygrają. A tymczasem to jest bardzo ciekawa kłótnia w rodzinie, dlatego że to są oba chińskie kraje,
I one tak naprawdę są podobnej kultury, oni się znają wzajemnie, znają, mają podobne kody kulturowe i tak, jedni i drudzy grają w Weiqi czy w Go, tak, jedni i drudzy czytali Sun Tzu i tak naprawdę to jest po prostu teatr cieni, który jest trudny do zrozumienia dla ludzi z zewnątrz. No i trafiła kosa na kamień. Tak jest. No i ta irytacja Chin wynika z tego, no, że wszystko niby szło dobrze, tak to handel się rozwijał, coraz większe związki gospodarcze, no ale to czemu te DPP wygrywa, tak? No to czemu powinno być, bo oni jeszcze mają tę nadbudowę, tą marksistowską, że wszystko jest tam postępem, historia się toczy w określonym kierunku, tak? I to oczywiście jest kierunek chiński, tak? Natomiast no to dlaczego po prostu tutaj ta zbuntowana wyspa zamiast powracać do macierzy stopniowo, w nieodwracalny sposób, no a to jakoś nie wraca, tak? No więc to jest taka irytacja, że to jabłko, tak jakbyśmy siedzieli pod drzewem i czekali, aż to jabłko spadnie, bo ono musi w końcu spaść, no ale nie spada. No i dlaczego? No zaczynają Chińczycy trochę tą jabłonią trząść. Więc to jest, co oczywiście powoduje, że jeszcze bardziej Tajwańczycy się tutaj zacietrzewiają i nie chcą tego. No oczywiście na Tajwanie jest mocny, bo idealny, bo scenariusz idealny Chińczyków z kontynentu to byłby taki, żeby na tyle przekonać, zdobyć serca i umysły Tajwańczyków, żeby można było zrobić jakieś referendum, w którym to referendum wystarczy 51% ludzi, którzy zagłosowaliby za zjednoczeniem i fru, nie? I wtedy byłoby super legalnie, nie byłoby żadnego gadania i tak dalej. No ale jakoś te poparcie dla zjednoczenia, no tam maks 40% jest i spada. No więc jakby no nie idzie po myśli Chińczyków, no bo niby to ten Tajwan miał do nich zmierzać, no ale nie zmierza, a czas tyka. No bo nagle do tego 49 roku, no już tylko 29 lat. To już nie jest znowu aż tak dużo. No w efekcie zaczynają tracić cierpliwość. Dodatkowo jeszcze w przypadku Xi Jinpinga, no to ta asertywna polityka zagraniczna, oczywiście tam jest ileś powodów tej asertywnej polityki zagranicznej. Po części są to charakterologiczne cechy, tak? To jest wyraźny imperialista. Natomiast po części to też jest taki element odwracania uwagi od problemów wewnętrznych i od tego, że, no, że pewien model rozwoju się kończy w Chinach. No i trzeba w jakiś sposób dalej tą legitymizację utrzymywać. No a wielkomocarstwowość jest tego dobrym przykładem. W efekcie to jest ten. Ponadto jeszcze Tajwan jest taką bardzo rzeczą, czy kwestią, Chińczycy są bardzo czuli na tym punkcie. Ja pamiętam, że jak mieszkałem w Chinach i na przykład opowiadałem, że przyjechałem z Tajwanu, no wyobraź sobie, że wracasz skądś, nawet z jakiegoś powiedzmy miejsca, które jest skomplikowaną, ma kwestię, no i mówisz, że byłeś i zawsze odpowiedź miałem jedną, Tajwan jest częścią Chin. Nie? Przyjeżdżam i mówię, dobre jedzenie na Tajwanie, Tajwan jest częścią Chin. Albo, że tam Tajpej jest ładna, Tajwan jest częścią Chin. I to po prostu jak mantra po prostu zawsze było. I to po prostu pokazuje, oczywiście, że byłem obcokrajowcem, więc wobec mnie jakby stosowano tutaj trochę inną miarę. Natomiast no to, ta pewna psychoza wobec Tajwanu, że musi wrócić, jest tu wyraźna. Dlatego, że właśnie tu jest ten element, że, no, że bez tego powrotu Tajwanu no nie zakończy się ten etap, no jakby niby się skończyło to stulecie upokorzeń, które się no niby skończyło w 49 roku, no ale pozostały pewne części tego. No, Hong Kong, Macau, teraz to już usunięte, no ale ten Tajwan wciąż jest jak taka drzazga po prostu w tym ciele chińskim, no wciąż nie są w stanie tego kontrolować. No plus oczywiście to jest efekt nacjonalizmu, no, że takiego przekonania, że Chiny są wielkie i tak dalej. I to jest w ogóle nie do pojęcia na kontynencie, jak w ogóle oni mogą nie chcieć być w Chinach. No przecież to jest absurd, nie? No, jakby każdy chce być w Chinach, nie? Jasne. To jeszcze Chińczycy, tak? No bo Tajwańczycy de facto są Chińczycy, no trochę inni, tak? Ale ten, no więc to jest nie do pomyślenia i
ta, niby to ta jest taka cierpliwość chińska jest taka przysłowiowa, no ale powoli tą cierpliwość tracą, no bo Tajwańczycy też się okazuje, że no wcale niekoniecznie czas jest po stronie chińskiej. No może czas jest po stronie tajwańskiej, no jakby nie spojrzeć, status quo działa na korzyść Tajwanu. No bo niezmienna sytuacja, czyli to jak jest teraz, no jest na korzyść Tajwanu, są niezależni. No co prawda nieformalnie, ale wystarczająco realnie, żeby móc normalnie funkcjonować. Także wydaje się, że właśnie irytację budzi przede wszystkim to, że Chiny wojny nie chcą i Chiny wiedzą, że ewentualna inwazja na Tajwan byłaby bardzo kosztowna. No raz, że Tajwańczycy by się bronili, dwa, żeby wszystko, co się da, wytransferowali do Stanów, wywieźli w ogóle co się tylko da, więc Chińczycy mieliby spaloną ziemię na tym Tajwanie, no a trzy, że to grozi jednak trzecią wojną światową. Więc Chińczycy nie chcą tej opcji militarnej, no a tu się okazuje, że te kwestie pokojowe no, nie za bardzo działają. No i to jest podstawowy powód irytacji. A jak przewidujesz w następnej dekadzie potoczy się sytuacja? Jakbyś miał tutaj z szklanej kuli coś wywróżyć? To tak, no, wróżenie, o to jest taki komentarz, nie pamiętam teraz jak się nazywał ten analityk, ale powiedział, że najtrudniej jest przewidzieć przyszłość. Także ja mam taki zbiór cytatów takich właśnie genialnych, tak? To geniusz jakiś. Tak, zgadza się. Więc najtrudniej będzie mi przewidzieć przyszłość i wydaje mi się, że tak. Na pewno myślę, że Chiny będą bardziej asertywne, przynajmniej to, co teraz się dzieje, to połknięcie Hongkongu, zabranie mu autonomii, słabość wewnętrzna Amerykanów, no jednak kłótnie tam, no Trump, który jest nieobliczalny i za chwilę może przegrać wybory, kwestia tych protestów w obronie czarnoskórych, no to są wszystko problemy, które osłabiają Amerykanów, więc wydaje mi się, że Chińczycy, że Pekin będzie starał się jeszcze bardziej być asertywnym wobec Tajwanu, no i będzie starał się no jednak dalej pokojowo, ale no coraz bardziej wyraźnie próbować do siebie przekonać. Ja bym stawiał, zanim by doszło do opcji militarnej, to jeszcze na taką, bo Chińczycy to już teraz jest w wielu miejscach, to widać, natomiast takie przejście ze sfery stricte pokojowej do takiej szarej strefy, to znaczy to już nie jest do końca pokojowe, ale wciąż nie jest zbrojne. Na przykład te sypanie sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim. No to jest takie hybrydowe działanie. No więc podejrzewam, że tego typu rzeczy można się jakby spodziewać wobec Tajwanu i byłby to prognostyk, jakby co mogą Chińczycy zrobić dalej. To znaczy najpierw by spróbowali właśnie w ten hybrydowy sposób, a to no, najchętniej przekupić iluś tam na tym Tajwanie. No idealny scenariusz to jest taki, że ta partia Kuomintang, no, z którą no, mają dużo wspólnego ideowo, no to kupują ją, Tajwan, znaczy Kuomintang dochodzi do władzy, no i stopniowo ten przyłącza do Chin. No, to jest idealna sytuacja. No to można iluś tam kupić, iluś tam zastraszyć, kilka pozostałych działań, jakieś zielone ludziki wysłać na jedną z wysp kontrolowanych przez Tajwan. No, spektrum jest spore. Także bym spodziewał się tego typu działań. No, jak wszystko zawiedzie, no to w tym momencie Chińczycy myślę, że mogą sprowokować jakiś konflikt tam. To też dużo zależy od postawy Amerykanów, bo jeżeli Amerykanie no, dadzą do zrozumienia, że nie będą umierali za Tajpej, no to tym bardziej to ośmieli Chiny. Więc tak, no dwie jakby w tym najtrudniejszym zadaniu, jakim jest przewidywanie przyszłości, są dwa najważniejsze, jakby trzy najistotniejsze. Po pierwsze, czy kurs obecny Chin się utrzyma? Póki jest Xi Jinping, to myślę, że tak. Ten asertywny, ofensywny kurs. Po drugie, jaka będzie sytuacja wewnętrzna na Tajwanie, czy jak długo jeszcze będą rządy DPP, czy nie przegrają kolejnych wyborów. No i po trzecie, postawa Amerykanów. To są te trzy kluczowe dla przyszłości Tajwanu, no jakby trzy kluczowe cechy. Dobrze, i w tym miejscu postawmy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą opowieść o Tajwanie.
Państwa i moim gościem był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję, Michale. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!